I Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Rozpoczynamy w dniu dzisiejszym po raz kolejny w naszym życiu czas Adwentu. Czas Adwentu to czas radosnego oczekiwania, przygotowywania się do tej jedynej w historii życia człowieka nocy, w czasie której na świat przyszedł Zbawiciel tego świata. Jedyna taka noc miała miejsce i się już nigdy więcej nie powtórzy. A skoro jest taka wyjątkowa i taka jedyna, trzeba nam już teraz na początku tego pięknego czasu podjąć w swoim sercu, w swoim umyśle postanowienie dobrego przygotowania się do tego czasu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim pracę nad sobą. Każdy z nas, bez wyjątku, ma swoje jakieś wady, ma jakieś słabości. Może czasami jest też tak, że więcej czasu poświęcamy na tylko i wyłącznie ludzkie sprawy, a czas na modlitwę to tylko jakiś fragment naszego życia. Może warto, żeby czas Adwentu był czasem tej właśnie pięknej modlitwy, ale nie tylko takiej, od takiej strony technicznej patrząc, żeby ona była, ale żeby ta modlitwa była jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej płynąca z serca i z naszego umysłu. Podejmijmy takie piękne postanowienia, żeby rzeczywiście tę jedną, jedyną noc, tę wyjątkową, naprawdę pięknie, głęboko i ze świadomością przeżywać, bo to nam pozwoli rzeczywiście z ufnością też patrzeć, że ten, na którego my czekamy i świętujemy Jego przyjście, przyjmie nas kiedyś do siebie. Mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Emiliana Skibę, za przyczyną Matki Bożej. Prosić będziemy razem, aby Bóg obdarzył go darem szczęścia w niebie. Abyśmy godnie mogli przeżywać najświętszą ofiarę, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na koniec czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej. Oto słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobraćmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyłudzaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja. Z wami i z Duchem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej nadejdzie, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Chciałbym rozpocząć od sonetu Williama Szekspira. Jest to sonet sześćdziesiąty, który przeczytam. Przy czym wiemy, że słowa, my myślimy obrazami. Dlatego telewizja niszczy nam myślenie, bo daje nam najpierw obraz. Ale tutaj jak będziemy, myślimy obrazami. Każdy z nas będzie to widział. Jako fale dążące ku żwirom wybrzeży, tak nasze chwile śpieszą ku odległej mecie. Każda zajmuje miejsce tej, co przed nią bieży i bieg jej podejmuje w odwiecznej sztafecie. Człowiek, gdy na świat przyjdzie w świetlistej orbicie, krąży, lecz wkrótce począć wiek pełznąć pocznie wiek dojrzały, a odtąd przeciwności ćmią słoneczne życie, aż ręce czasu zniszczą, co same wpierw dały. Czas wszelką młodość w końcu z powabu odziera. Złośliwie żłobi bruzdy w najpiękniejszej twarzy. Najrzadszy skarb natury z ochotą pożera, aż wszystko wokół zetnie najsroższy z kosiarzy. I wbrew zagładzie tylko mój wiersz ma nadzieję, że w nim Twa chwała będzie jaśnieć, jak jaśnieje. Tutaj proponowałbym taką, jakby popatrzeć, samemu przeczytać swoją reakcję. No mnie ten wiersz wzruszył. Może należę do pokolenia, które czytało dużo. Druga rzecz, obrazy tej fali, która dąży ku żwirom wybrzeży, oznacza, że ja także czekam na pewien krańcowy moment. Ja od dziecka myślałem, że dożyję w wieku 70 lat, a jestem 3 miesiące przed. Także, ale spójrzmy jeszcze, przeczytajmy może ten wiersz osobom, z którymi mamy w kontakcie jesteśmy. Jeżeli ktoś nas posłucha i powie nagle, otworzą się oczy, ja to czuję, to jesteśmy na podobnej fali. Jeżeli jest, powie, a co to mnie obchodzi. I nie miejmy temu człowiekowi za złe, bo on jest, ma inną naturę, jest zimny, niewrażliwy. Są tacy ludzie. Więc nie obudzimy ich wrażliwości. Zostawmy ich, nie uszczęśliwiajmy na siłę. Po prostu oni inaczej świat odbierają. Ten sonet, bo to są trzy zwrotki w układzie AB, AB i dwie ostatnie, dwulinia CC w rymach, ma formę, w którą wielu poetów, między innymi Adam Mickiewicz, wlał różne treści. A
Dlatego poznajmy, że to, co jest w Ewangelii, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Obie mają tę samą czynność codzienną, ale będzie dlaczego wzięta, druga zostawiona? Przy czym zawsze Pan Jezus mówi, tam gdzie jest padlina, tam i sępy się zbiorą. Po prostu. Nie potrafi wznieść się na ten poziom duchowy. Dlatego zwracam uwagę tu, bo ostatnio troszkę tym się interesowałem, dlaczego tak telewizja niszczy nas, a zwłaszcza już pokoleniowo, no, tych, którzy żyją elektroniką. Bo słowa, my myślimy obrazami, czyli słowo i obraz. Tak jak już my słyszeli, też ten początek, fale, ale przecież tam jest przekazana treść duchowa o naszym życiu i tak dalej. Natomiast te urządzenia, one najpierw dają obraz, już zajmują nasze neurony i nie pozwalają nam myśleć. Jeszcze tok, rytm tych obrazów sprawia, że no nie ma naprawdę możliwości myślenia. Mówi się o tak zwanym myśleniu krytycznym nawet. Tu już nawet trudno o tym powiedzieć, bo myślenie krytyczne ma miejsce, kiedy jest dialog. Face to face. Twarz w twarz rozmawiam z kimś. Słucham jego i potem reaguję na to. I on patrzy na naszą reakcję. Ty mówisz tak, ale ja sądzę, że nie. A jeżeli mamy zgodne poglądy, jaka jest radość? Także o Adwencie można powiedzieć, że Adwent jest do przeżycia dla mnie, jako w tym wieku człowieka, no, specyficznym okresem. Po prostu jestem zaskoczony, że to już Adwent. Jeszcze przecież kojarzę fakty z lipca, kiedy byłem na urlopie i nagle wszystko się skompresowało. Już jest, no, grudzień prawie. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to prawie pół roku jest. Pół roku, w którym no, różne rzeczy się działy. Spałem, jadłem, coś robiłem. Ale co z duchowym rozwojem? A właśnie, to jest tajemnica. A może rzeczywiście ten czas jest jakiegoś rozwoju. I wtedy być może ten czas skompresowany służy temu, co jest do przyszłości naszej. To, co się teraz dzieje, służy do przyszłości. Mówię może abstrakcyjnie, ale tak jest. To, co się stało, to, co przeżyliśmy, ono rzutuje w przyszłość. To jest tak jak podciąganie się na linię. Także niech będzie ten Adwent, tak jak że w tym pojęciu naszego, przede wszystkim no, dziękczynieniem, że nie powtarza się 20, 21. Nie powtarza się już, to nie jest to samo. Uważam, że jest o wiele lepiej, jest postęp. Jesteśmy inni, już nie mamy tego i tego, jak wiemy. Jesteśmy jakcy swobodniejsi. I to jest nam dane do naszego rozwoju, także duchowego. Także z tego możemy się cieszyć, mówiąc o radosnym oczekiwaniu przyjścia Pana. Że jest to czas lepszy niż tamte poprzednie adwenty. 20-21. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Czekając na tę jedyną noc, zanieśmy do Boga, który przyszedł na ten świat, by nas zbawić, ufne prośby. Prośmy za całą naszą wspólnotę Kościoła, aby każdy z nas owocnie przygotował się na Boże Narodzenie. Ciebie prosimy. Za wszystkich rządzących, aby dbali o dobro ludzi, nad którymi została powierzona im władza. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących. Szczególnie polecam wszystkich chorych naszych parafian, przebywających w szpitalach. Prośmy także o światło Ducha Świętego dla wszystkich lekarzy, całego personelu, by mocą Bożą też umieli pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ciebie prosimy. Módlmy się też za wszystkich, którzy podejmują dzieła dobroczynne, szczególnie w czasie Adwentu, aby Pan Bóg im wszystkim błogosławił. Ciebie prosimy. Polecajmy także zmarłych. Szczególnie proszę w intencji świętej pamięci Emiliana Skibę, aby Bóg obdarzył go łaską przebywania w niebie. Ciebie prosimy. Polecajmy także księdza rekolekcjonistę, księdza Jerzego, także i naszą wspólnotę parafialną, aby czas rekolekcji był naszym umocnieniem i jeszcze piękniejszym przygotowaniem się do świąt Bożego Narodzenia. Ciebie prosimy. Za nas tutaj obecnych, za całą naszą parafię, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, który przychodzisz do nas w znakach sakramentalnych, przyjmij łaskawie nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzisiejsze ofiary na tace przeznaczamy na Wyższe Seminarium Duchowne. Archanioł Boży, stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony ty Boże, teraz i na wieki. Thank you.
Cię, Maryja, najszczęśliwszaś, Panno miła, znalazłaś łaskę u Pana. Oto poczniesz Jego Syna. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym Ojcem Pio, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Mariana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, których polecamy w tej mszy świętej, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża.
Gdy wspomnę, módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Informacje duszpasterskie. Intencje w tym tygodniu. Jutro o 16 msza w DPS-ie, o 17 Gregorianka, o godzinie 18 za świętej pamięci Andrzeja Serafina. We wtorek o 16 msza w DPS-ie, o 17 Gregorianka, o 18 za świętej pamięci Andrzeja Serafina. Środa o 16 msza święta w DPS-ie. Jest taka mała zmiana od czasu Adwentu do Środy Popielcowej. Nie ma mszy świętej w Jacki o godzinie 16, stąd też msza święta w DPS-ie, która była rano, zwykle w środę o 7.30 będzie o 16. Następnie o 17 za świętej pamięci Andrzeja Serafina, 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wspólny różaniec i o godzinie 18 Gregorianka oraz druga intencja o 18 za świętej pamięci Feliksa Nkwika. W czwartek o 16 msza w DPS-ie, o 17 za świętej pamięci Leonardę Galant. O mszę świętą proszą członkowie Związku Solidarność z Krasnobrodu. Druga intencja o 17 za świętej pamięci Mariusza Kanieł w 10. rocznicę śmierci. O godzinie 18 za świętej pamięci Teresę Grela. O mszę świętą prosi syn z rodziną. O godzinie 18 będzie pierwsza msza święta gregoriańska za świętej pamięci Kazimierem Gembala. O tę mszę świętą prosi gregoriańską Wspólnota Galilea. Piątek to 2 grudnia, to też pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzamy już od godziny 10. Następnie spowiadamy w DPS-ie o godzinie 13. O 14 w DPS-ie msza święta, 15.30 spowiedź równolegle i w Jacni, i w Potoczku, i msza święta w Jacni za świętej pamięci Grzegorza Kniazia. O mszę świętą prosi pan Andrzej Chudy z rodziną. W Potoczku nie ma intencji, być może ktoś zechce jeszcze zamówić. Następnie o 17 jest spowiedź tutaj w kościele parafialnym. O 17.30 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a po nabożeństwie koronka do Bożego Miłosierdzia, w której to modlitwie polecamy nasze wszystkie intencje zbiorowe, w których również będziemy się modlić w intencji zbiorowej do Bożego Miłosierdzia we mszy świętej o godzinie 18. Druga intencja o 18 to Gregorianka za świętej pamięci Kazimierę Gembala. Sobota o 16 msza w DPS-ie, o 17 Gregorianka, o 17 druga intencja za świętej pamięci Marię Piechowiak. O mszę świętą prosi pan Andrzej Roczkowski z rodziną. O godzinie 18 za świętej pamięci Ksawerego Osia. Druga intencja o 18 za świętej pamięci Jana, Krystynę, zmarłych z rodziny Bilików. O 19 msza święta w sanatorium. Przyszła niedziela to już 4 grudnia, druga niedziela Adwentu o 7.45 za świętej pamięci księdza prałata Romana Marszalca oraz za świętej pamięci księdza Leona Rogalskiego. O 9 w Jacni za świętej pamięci Janinę Franciszka, zmarłych z rodziny Pasiecznych oraz Kaniów. O 10.15 w Potoczku za świętej pamięci Ryszarda Mostowskiego. O 11.30 za świętej pamięci Władysławę Franciszka, zmarłych z rodziny Tyrka oraz za świętej pamięci Czesławę Józefa, zmarłych z rodziny Szykulskich.
O 16 msza w DPS-ie, o 18 Gregorianka. Przypomnę już na początku, że za tydzień po mszy świętej o godzinie 11.30 mamy spotkanie z Radą Parafialną. A dzisiaj po mszy świętej członkowie naszego Legionu Maryi będą rozdawać medaliki z Niepokalaną. Gdyby ktoś chciał przyjąć, bardzo proszę o to, żeby wziąć ze sobą. Najlepiej byłoby jeszcze ten medalik nosić. Dziś rozpoczynamy Adwent. Jak wiemy, to czas, który nas jakoś mobilizuje do przygotowania się piękniejszego na spotkanie Pana Jezusa Nowonarodzonego, ale też Adwent przypomina nam przygotowanie się do spotkania naszego już z Bogiem, kiedy przed Nim staniemy w wieczności. Nie lękajmy się tego, nie bójmy się, tylko zróbmy wszystko, by się dobrze do tego spotkania przygotować. To też początek roku liturgicznego, przy okazji jeszcze przypomnę, rok kalendarzowy kończy się 31 grudnia i 1 stycznia się zaczyna nowy rok. Natomiast w przypadku roku liturgicznego kończy się właśnie sobotą przed pierwszą niedzielą Adwentu i pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna rok liturgiczny. Przypomnę jeszcze raz, że w następnym tygodniu, nie w tym, który przed nami, w następnym tygodniu po 4 grudnia mamy w naszej parafii rekolekcje od czwartku do piątku, do soboty włącznie. W sobotę będzie dzień spowiedzi. Składam serdeczny Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tace, które przeznaczamy na wyższe seminarium duchowne. W środę przeżywamy wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. Nabożeństwo roratnie w czasie Adwentu w naszej parafii każdego dnia tygodnia oprócz niedzieli o godzinie 17. Tu szczególnie bym chciał zaprosić dzieci, jeśli to tylko możliwe. Mam świadomość, że są lekcje, że trzeba lekcje odrabiać, że dużo tej pracy jest, tego programu rzeczywiście w szkole jest bardzo dużo, ale może by się udało od czasu do czasu, żeby były dzieci i z tym lampionem, czy ze świeczką, żebyśmy rozpoczęli mszę świętą roratnią. Najpierw wygasimy wszystkie światła. Przewodniczący liturgii, kapłan będzie szedł tak tym bokiem naszego kościoła i tutaj do ołtarza głównym przejściem idziemy przy wgaszonych światłach, z zapalonymi świecami. To będzie taki znak, że czuwamy, że się przygotowujemy do Bożego Narodzenia i się przygotowujemy jak te panny, które miały lampy i oliwę miały. Będziemy do nich właśnie podobni. Jeszcze raz do tego gorąco zachęcam. Jeszcze raz przypominam też, już o tym mówiłem, że dziś w tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca, a w pierwszą sobotę miesiąca, jak zwykle, nasze panie z kółka różańcowego z Hutek prowadzą modlitwę różańcową. I w czwartek, jak zawsze, po mszy świętej o 18 mamy spotkanie Legionu Maryi. Za tydzień jesteśmy proszeni o wsparcie ofiarą do puszki Kościół na Wschodzie. Jak co roku w tym okresie te ofiary są zbierane. Dzisiaj szczególnie, było też niedawno właśnie w telewizji o tym troszeczkę więcej, pomagamy Kościołowi tam na Wschodzie, czyli na Ukrainie, szczególnie tej wschodniej Ukrainie, gdzie toczy się wojna, gdzie ludzie nie mają co jeść, nie mają prądu, wody. Wiemy, jak to wszystko wygląda. Jak możecie, wspomóżmy tych ludzi. I jeszcze jedną mam sprawę. Otóż mam nas na ręku, to nie jest bransoletka i to wydawać by się mogło, kobiety tylko noszą bransoletki. Moi kochani, to jest różaniec. Już go zdejmuję z ręki i najpierw powiem, o co chodzi. Jest ten różaniec wykonany własnoręcznie przez osobę z Krasnobrodu. Ta pani nie wie, dlaczego zaczęła robić te różańce. To po prostu przyszło nagle takie oświecenie i ona nic innego nie chce robić, tylko chce robić różańce. No, ktoś pomyśli, no, troszeczkę może to dziwne. Nie, moi drodzy. Ja w tym widzę ogromną takie działanie Boga, Ducha Świętego wprost. I o co chodzi? Już tłumaczę. Różaniec jest wykonany z takiego drutu, chociażby, nie wiem, jakbyśmy go rozciągali i prostowali, on z powrotem się złoży. Pamięta swój kształt, ten drut, taki specjalny. No i oczywiście tu są te koraliki i tu jest pełny różaniec, zaczynając od Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, trzy razy Zdrowaś Mario i pięć dziesiątków. I jego się tak napada na rękę. No właśnie, tak jeszcze nie nabrałem wprawy za bardzo. I się świetnie trzyma. Nawet by ktoś powiedział, że
co to jest? To chyba nie jest różaniec. I jest jeszcze tutaj Matka Boża Krasnowrocka na takim medaliku specjalnym. Otóż, moi kochani, ta właśnie osoba mieszkająca w Krasnobrodzie chce w ten sposób pomóc Kasi Parnickiej, która też pochodzi z Krasnobrodu, ale jest świecką misjonarką. Może przeczytam króciutko, bo może znacie Kasię Parnicką, no bo skoro z Krasnobrodu. Otóż ona od 2013 roku posługuje na misjach. Była w tym czasie już w Ameryce Południowej. Następnie w latach 2013-17 spędziła czas w Boliwii, w małym miasteczku Bulo Bulo, fajna nazwa. To miasteczko położone w środku dżungli, wśród karteli narkotykowych. Zajmowała się tam dziewczynkami zagrożonymi przemocą seksualną oraz analfabetyzmem. Od 2017 roku Kasia przebywa w Paragwaju, w regionie Colonias Unidas, pracując głównie z sektami protestanckimi, młodzieżą i dziećmi. I do jej głównych zadań misyjnych należy na tym terenie formacja katolicka i apologetyczna dorosłych, czyli tłumaczenie, moi drodzy, na czym polega apologia, to obrona wiary, można tak powiedzieć, naszej wiary. Też pracuje z młodzieżą, która jest zagrożona wciąganiem do różnych sekt. Także zajmuje się formacją liturgiczną. Kasia bardzo ładnie śpiewa, gra na gitarze, stąd też tworzy oprawę muzyczną tam w tej wspólnocie, w której przebywa. I pracuje także z dziećmi niepełnosprawnymi i rodzinami, które są dotknięte różnymi problemami. I właśnie ta pani z Krasnobrodu poprzez sprzedaż tych różańców chce tej wspólnocie, gdzie Kasia przebywa, pomóc. Moi drodzy, wykonanie tego różańca kosztuje zakupienie drutu, zamówienie medalików, taki malutki krzyżyk jest i tak dalej, około 10 zł koszt wyprodukowania takiego różańca. Jeśli ktoś by chciał troszeczkę więcej dać, to każda złotówka więcej jest przeznaczona właśnie dla tej wspólnoty misyjnej, gdzie pracuje Kasia z Krasnobrodu. W przyszłą niedzielę, po mszy świętej, właśnie ta pani z Krasnobrodu będzie tutaj w naszym kościele i po mszy świętej będzie taki różaniec można sobie nabyć. I rzeczywiście czasami gdzieś ten medalik nam się urwie, chcielibyśmy nosić rzecz poświęconą ze sobą. To też taka jest obrona przed różnymi dręczeniami złego ducha, też tak może być. Taki różaniec jest świetnym też rozwiązaniem, bo on się nie urwie zawsze na ręku i powiem tak, nawet takie świadectwo dajemy, jeśli ktoś widzi, że mamy różaniec na ręku. Będę już go nosił, jak nie zgubię. Moi kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście tutaj, że tutaj razem się modlimy, Bóg zapłać wam za waszą obecność. No niestety nie mamy pana organisty i pana kościelnego na razie, ale cały czas tak liczę, że pan Kazimierz tak troszeczkę nam będzie już niedługo pomagał. Bardzo bym o to prosił, jeśli to tylko jest możliwe, jeśli zdrowie oczywiście pozwoli. Ale na razie będziemy sobie radzić. Już miałem już spotkanie z dwoma panami, no ale oni gdzieś są już na parafiach, no i myśleli, że tylko tak gdzieś na tygodniu, może w przypadku pogrzebu. No niestety, żeby kogoś znaleźć takiego, kto jest wolnym i nigdzie nie pracuje w żadnej parafii, jest pewien kłopot. Ale też próbujcie się orientować. Może jednak ktoś jeszcze jest, żeby przynajmniej w niedzielę był ktoś, kto nam będzie tutaj śpiewał, grał w czasie mszy świętej. Moi kochani, dobrego Adwentu życzę wam sobie oczywiście. Niech nam Bóg błogosławi wszystkim. I w naszych intencjach jeszcze raz, jak zawsze, pomódlmy się pod koniec mszy świętej, polecając jeszcze raz intencje tej mszy świętej, świętej pamięci Emiliana. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, także i nas żyjących, żebyśmy się dobrze przygotowali do Bożego Narodzenia i do spotkania z Panem Bogiem. I polecajmy też taką prośbę, codziennie się modlimy, o łaskę zdrowia dla Bartka. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Jeszcze jedna prośba. Korzystając z okazji, że Pan Józef nagrywa mszę świętą, którą będziemy mieli później na naszej stronie parafialnej, bardzo bym prosił wszystkich tych, którzy później oglądają tę mszę świętą i przeżywają tę mszę świętą i przebywają poza granicami naszej ojczyzny, a więc na wszystkich kontynentach świata, mam taką prośbę, jakby można było na maila wysłać, już tak jak już będzie Boże Narodzenie, jakieś zdjęcie, jak wyglądają kościoły gdzieś tam w Afryce, w Ziemi Świętej, w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd mamy sygnały z tych właśnie kontynentów, że oglądają nas. To są pewnie nasi parafianie, może nasze rodziny, nasi znajomi. Bardzo bym prosił, jeśli to jest możliwe, na maila. Maila można znaleźć mojego na stronie internetowej i przysłać zdjęcie, jak w świecie pięknie wyglądają kościoły w czasie Bożego Narodzenia. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia życzę. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury. Wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych. Zapomnij już, Panie, niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Sprawiedliwego wylejcie chmury. O, spojrzyj na lud Twój znękany i ześlij tego, co ma być zesłany. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Sprawiedliwego wylejcie chmury. Roztwórz się ziemią i z łona Twojego wydaj już Zbawcę naszego. Chwała i dziękczynienie